W odróżnieniu od wielu innych narządów, wątroba ma duże zdolności regeneracyjne i aby doszło do jej uzdrowienia, musimy ją odciążyć, w tym przestać bombardować czynnikami, które powodują jej uszkodzenie. Wyjaśnię zatem, co krok po kroku rujnuje naszą wątrobę, a więc i czego unikać, aby pozostała ona w dobrej kondycji. Zanim przejdę do tego, co najbardziej niszczy wątrobę, to przedtem krótko o tym, co robi ten narząd, gdy jest w pełni zdrowy i wykonuje wszystkie swoje funkcje prawidłowo. Myślę, że dokładne poznanie funkcji, jakie wątroba spełnia w naszym ciele, tylko uwypukli, dlaczego za wszelką cenę powinniśmy o nią zadbać. Spodziewam się, że większości z Państwa wątroba kojarzy się głównie z właściwościami detoksykacyjnymi, inaczej odtruwającymi, które polegają na tym, że narząd ten oczyszcza organizm z substancji szkodliwych. I rzeczywiście jest to jedna z najważniejszych jej funkcji. Należy bowiem wiedzieć, że to właśnie przez wątrobę przetacza się najwięcej obcych dla nas substancji, które muszą zostać zneutralizowane, a które to trafiają m.in. z żołądka i jelit. Dopiero taka oczyszczona w wątrobie krew trafia do dalszych części ciała. Z tego też względu wątroba jest szczególnie narażona na działanie różnych toksyn, ale jednocześnie biorąc na siebie ten ciężar, zapobiega ich przedostawaniu się właśnie do innych tkanek i narządów. Można zatem powiedzieć, że działa ona jak filtr w odkurzaczu. Działanie oczyszczające to jednak mała część tego, co robi wątroba. Dla przykładu wątroba jest bardzo dobrym magazynem różnych składników odżywczych. Gromadzi ona zapasy m.in. witaminy A, D i B12, a także żelaza. Do tego magazynuje glukozę, którą uwalnia w przypadku zwiększonego zapotrzebowania energetycznego. Co więcej, ma nawet zdolność do produkcji pewnych ilości glukozy, dzięki czemu zapewnia nam paliwo nawet w przypadku braku dostępu do pokarmu. Ponadto w naszej wątrobie dochodzi do produkcji cholesterolu, który jest cząsteczką niezbędną nam do życia. Jednocześnie ma ona zdolność do wytwarzania różnych białek, w tym przede wszystkim albumin, które działają przeciwzapalnie, jak również które odpowiadają za utrzymanie prawidłowego ciśnienia onkotycznego w naczyniach krwionośnych, czyli można powiedzieć, że chronią one nas przed obrzękami. Poza tym w wątrobie powstają czynniki krzepnięcia krwi, czyli reguluje ona procesy związane właśnie z krzepnięciem krwi. Spośród innych funkcji wątroby muszę też podkreślić, że produkuje ona żółć, która jest niezbędna do prawidłowego trawienia tłuszczów. Przejdźmy teraz do omówienia czynników, które przyczyniają się do znacznego uszkodzenia wątroby. Tutaj jeszcze tylko dodam, że według najnowszej pracy naukowej z 2023 roku średnio 1 na 25 zgonów na świecie jest spowodowany właśnie chorobami wątroby. Jednym z najważniejszych zjawisk, z jakimi mamy do czynienia, jeśli chodzi o problemy z wątrobą, jest tak zwane polekowe uszkodzenie wątroby. Mam tu na myśli to, że nadużywanie niektórych leków jest ważną przyczyną upośledzenia pracy omawianego narządu. A to dlatego, że leki są dla naszego organizmu czymś obcym, co musi zostać zneutralizowane właśnie przez wątrobę i niejednokrotnie wykazują one toksyczne działanie. Do środków farmakologicznych, o których trzeba w tym miejscu powiedzieć, zaliczam przede wszystkim paracetamol, czyli inaczej acetaminofen. W jednym z polskojęzycznych artykułów znalazłem nawet informację, że zatrucie paracetamolem jest główną przyczyną ostrej niewydolności wątroby w niektórych krajach. Należy mieć świadomość, że przedawkowanie paracetamolu, który jest stosowany jako środek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy, skutkuje zniszczeniem hepatocytów, czyli komórek, z których jest zbudowana wątroba. To trochę tak, jakbyśmy krok po kroku wyciągali pojedyncze cegły ze zbudowanego domu, aż w końcu po pewnym czasie cała budowla by się zawaliła. Jako ciekawostkę wspomnę, że gdy prowadzi się doświadczenia na zwierzętach i celowo uszkadza się u nich wątrobę, aby sprawdzić, czy na przykład podawanie jakiegoś składnika wpłynie na jej regenerację, to uszkodzenie wątroby wywołuje się u nich właśnie poprzez podanie dużych ilości paracetamolu. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że o przedawkowanie paracetamolu wcale nie jest trudno. Po pierwsze, niektórzy z nas z różnych względów nie stosują się do zaleceń zamieszczonych na ulotce i po prostu przekraczają bezpieczną dawkę. Proszę widzieć, że informacje znajdujące się w ulotce nie wzięły się z niczego i w przypadku paracetamolu niezastosowanie się do nich może skutkować właśnie uszkodzeniem wątroby. Po drugie, należy mieć świadomość, że paracetamol wchodzi w skład wielu preparatów złożonych. Niekiedy nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wybrany przez nas lek zawiera w składzie właśnie paracetamol. I eksperci apelują, aby uważnie czytać skład leków, które przyjmujemy i żeby nie stosować równolegle kilku leków, które zawierają paracetamol, bo w ten sposób można łatwo przedawkować ten składnik. Przy okazji muszę podkreślić jedną bardzo ważną rzecz.
a mianowicie, aby nigdy nie łączyć paracetamolu z alkoholem. Zresztą tak naprawdę nie powinniśmy łączyć żadnego leku z alkoholem. Niemniej w przypadku wspomnianego paracetamolu jest to szczególnie niebezpieczne. Krótko wyjaśnię, dlaczego tak się dzieje. Otóż gdy paracetamol dotrze do wątroby, wówczas jest w niej metabolizowany, czyli przetwarzany. Skutkiem tego jest powstanie małych ilości wysoce toksycznych związków, które następnie są częściowo neutralizowane. Alkohol zaś sprawia, że nie dość, że z paracetamolu powstaje więcej niebezpiecznych składników, to dodatkowo nie mogą być one efektownie zneutralizowane. To zaś zdecydowanie zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. W przypadku łączenia alkoholu z paracetamolem nawet małe dawki leku mogą okazać się wysoce toksyczne. Wśród powszechnie stosowanych leków, których nadużywanie również może okazać się zabójcze dla naszej wątroby, choć nie aż tak znacząco jak ma to miejsce w przypadku paracetamolu, znajdują się niesteroidowe leki przeciwzapalne, w skrócie zapisywane jako NLPZ. W tej grupie leków najbardziej niebezpieczny jest diklofenak, nimesulid i ketoprofen. Z kolei dość popularny ibuprofen jest stosunkowo bezpieczny dla wątroby, co jednak nie znaczy, że jego profil toksyczności jest niski, ponieważ przedawkowanie tego leku wiąże się z kolei z innymi problemami zdrowotnymi, o których szczegółowo mówiłem w filmie z 18 sierpnia 2022 roku. Wobec informacji, które dotychczas poruszyłem, chciałbym, aby wzięli sobie Państwo do serca to, żeby starać się nie nadużywać wspomnianych leków. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak wielką szkodę potrafią wyrządzić naszej wątrobie. Z uwagi na to, że większość tych leków jest sprzedawanych bez recepty, a dodatkowo ze względu na bardzo łatwy do nich dostęp, ponieważ znajdują się one w niemal każdym sklepie i na każdej stacji benzynowej, o ich przedawkowanie stosunkowo łatwo. Gdy mowa o nadużywaniu leków, to od razu chciałbym też powiedzieć dwa słowa o suplementach diety. A mianowicie mało kto wie o tym, że dla naszej wątroby toksyczny jest nadmiar witaminy A. W literaturze fachowej, zarówno tej sprzed kilkudziesięciu lat, jak i aktualnej, znajdziemy opisy przypadków uszkodzenia wątroby właśnie na skutek stosowania zbyt dużych ilości wspomnianej witaminy. Naukowcy wielokrotnie udowodnili, że nadmiar witaminy A skutkuje wzrostem stężenia enzymów wątrobowych takich jak ALAT i ASPAT i może prowadzić do rozwoju przewlekłej choroby wątroby. To, o czym mówię, wynika m.in. z tego, że jak powiedziałem na początku filmu, witamina A jest magazynowana właśnie w wątrobie. Jednak gdy jest jej zbyt dużo, to może spowodować ona przerost komórek gwiaździstych wątroby, w dalszej perspektywie doprowadzając np. do zwłóknienia tego narządu. Do uszkodzenia wątroby zwykle dochodzi na skutek przyjmowania witaminy A w ilościach przekraczających 50 tysięcy jednostek międzynarodowych dziennie. Przy czym już niższe dawki rzędu 25 tysięcy jednostek mogą spowodować wzrost poziomu enzymów wątrobowych. Z uwagi na fakt, że witamina A znajduje się w wielu różnych preparatach, w tym m.in. w kompleksach ADEK, preparatach multiwitaminowych, a także w oleju z wątroby dorsza, to czasem może się okazać, że sumując ilości witaminy A dostarczonej z różnych źródeł, przekraczamy bezpieczny jej poziom. Dlatego też, jeśli wspierają się Państwo różnymi suplementami diety, to zachęcam, aby dokładnie przyglądać się ich składowi. Zostawmy już różnego rodzaju preparaty i przejdźmy do kolejnego czynnika, który również w istotnym stopniu sprzyja uszkodzeniu wątroby i który to jest bardzo powszechnym zjawiskiem. A mianowicie mam tu na myśli spożywanie zbyt dużych ilości pokarmu, a mówiąc konkretnie dostarczanie zbyt wielu kalorii w stosunku do swojego zapotrzebowania energetycznego, co prowadzi do rozwoju nadwagi i otyłości. Dla przykładu, obszerna analiza 21 badań naukowych pokazała, że osoby otyłe mają niemal czterokrotnie wyższe ryzyko rozwoju stłuszczenia wątroby w porównaniu do osób o prawidłowej masie ciała. Ponadto posiadanie nadliczbowych kilogramów wiąże się ze wzrostem zachorowania na raka wątroby. W przypadku osób z nadwagą ryzyko to jest wyższe o 17%, zaś u osób zmagających się z otyłością ryzyko to jest wyższe aż o 89%. Niekorzystny wpływ nadwagi i otyłości na zdrowie wątroby wynika m.in. z tego, że nadmiar tkanki tłuszczowej produkuje substancje prozapalne powodujące przewlekły stan zapalny w naszym organizmie. I należy wiedzieć, że różnego rodzaju związki prozapalne pośredniczą w martwicy hepatocytów, czyli komórek wątrobowych. Z tego też powodu dobrze jest dostosować kaloryczność diety do naszego zapotrzebowania, w tym przede wszystkim do naszej aktywności fizycznej. A jeśli zmagamy się z nadwagą lub otyłością, to aby odciążyć wątrobę, dobrze jest przejść na dietę redukcyjną, która pozwoli zgubić zbędne kilogramy.
Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Do czynników żywieniowych, które szkodzą naszej wątrobie, z całym przekonaniem należy zaliczyć cukier, a konkretnie jego nadmiar. Wynika to z tego, że gdy spożywamy wysokie ilości węglowodanów, w tym głównie węglowodanów prostych, to ich nadmiar ulega przekształceniu do tłuszczu, który następnie zaczyna odkładać się w wątrobie, prowadząc do jej stłuszczenia. W wielu pracach naukowych znajdziemy potwierdzenie, że spożywanie produktów spożywczych, do których dodano cukier, zwiększa ryzyko rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że wyjątkowo niekorzystnie wypadają napoje słodzone. Eksperci dowiedli, że osoby, które regularnie się na nie decydują, mają wyższe ryzyko stłuszczenia wątroby aż o 40%. Od razu też powiem, że dotarłem do wyników badań z 2022 roku, które udowodniły, że zastosowanie diety niskocukrowej przez osoby, które już zmagają się ze stłuszczeniem omawianego narządu, skutkuje poprawą jego funkcjonowania, w tym obniżeniem stężenia enzymów wątrobowych, takich jak aminotransferaza alaninowa. Mało tego, badacze potwierdzili, że ograniczenie spożycia cukru pozwala zmniejszyć stopień stłuszczenia i zwłóknienia wątroby. To tylko potwierdza to, o czym powiedziałem na początku filmu, że wątroba ma wysokie zdolności regeneracyjne, szczególnie wtedy, gdy ją odciążymy. I właśnie zredukowanie ilości dostarczanego cukru sprzyja jej samouzdrowieniu. Podobnie jak nadmiar cukru, tak również nadmiar soli może być niebezpieczny dla wątroby. O ile w wielu swoich materiałach powtarzałem, że w niektórych przypadkach większe ilości soli niż są powszechnie zalecane wcale nie są groźne, jeśli chodzi o ryzyko pojawienia się nadciśnienia tętniczego, to nie oznacza to, że dostarczanie soli bez ograniczeń nie ma negatywnego przełożenia na inne kwestie zdrowotne. Dla przykładu, w jednej z pracy z 2022 roku eksperci zauważyli, że osoby, które spożywają wysokie ilości soli, mają wyższe ryzyko stłuszczenia wątroby średnio aż o 25%. Przy czym mowa tu głównie o osobach, które jednocześnie dostarczają mało potasu. W innej zaś publikacji przeczytamy, że nadmiar soli sprzyja też pojawieniu się raka tego narządu. Wynika to m.in. z tego, że wysokie stężenie soli może uszkadzać nasze DNA, czyli materiał genetyczny, upośledzać jego naprawę i tym samym nasilać wzrost komórek nowotworowych. Ponadto nadmiar soli może też wzmagać uwalnianie substancji prozapalnych, zaś przewlekły stan zapalny toczący się w naszym ciele również sprzyja powstawaniu zmian nowotworowych. Aby jednak nie było pewnych niedomówień, to chcę podkreślić, że to, o czym przed chwilą powiedziałem, nie oznacza, że musimy na dobre rozstać się z solniczką. Wciąż uważam, że nie ma co się obawiać soli i warto dosalać potrawy, niemniej równie dobrze jest zrezygnować z małowartościowych produktów, które jednocześnie są źródłem tego składnika. Mam tu na myśli głównie zupy i sosy w proszku, kostki rosołowe, niskiej jakości konserwy mięsne i rybne, fast foody, chipsy ziemniaczane i inne słone przekąski, a także sery topione. Myślę, że byłoby błędem, gdybym na dzisiejszej liście nie zamieścił alkoholu, choć spodziewam się, że dla większości z Państwa jest oczywiste, że znacząco szkodzi on naszej wątrobie. Z tego też względu nie chciałbym mu poświęcać zbyt dużo miejsca, dlatego tylko powiem, że według przeprowadzonych badań nawet umiarkowane spożywanie alkoholu jest związane z wyższym aż o 56% ryzykiem pojawienia się zwłóknienia wątroby. Poza tym, jak powszechnie wiadomo, alkohol prowadzi też do marskości omawianego narządu. Z kolei w przypadku osób, w tym szczególnie kobiet, które nałogowo sięgają po alkohol, ryzyko wystąpienia marskości wątroby jest niemal aż 25 razy większe niż w przypadku osób, które stronią od napojów alkoholowych. Zabójcze dla naszej wątroby są również toksyczne związki obecne w dymie papierosowym. Tu również bez zagłębiania się w szczegóły mogę powiedzieć, że zarówno osoby palące tytoń, jak również bierni palacze odznaczają się wyższym ryzykiem stłuszczenia wątroby o kilkanaście do nawet 38%. Co więcej, analiza 81 badań naukowych pokazała, że w przypadku osób, które regularnie wypalają około 20 papierosów dziennie, ryzyko rozwoju raka wątroby jest wyższe aż o 90%. Z kolei sięganie po mniejszej ilości papierosów zwiększa wspomniane ryzyko średnio o 55%. Wyjątkowym zagrożeniem, aczkolwiek z którym stosunkowo rzadko kiedy mamy do czynienia, jest zatrucie aflatoksynami, czyli toksynami uwalnianymi przez niektóre pleśnie.
Mowa tu o pleśniach, które rozwijają się przede wszystkim na produktach takich jak orzeszki ziemne, pistacje, orzechy brazylijskie, kukurydza, suszone owoce, strączki oraz przyprawy. Z tego też względu chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeśli zaobserwują Państwo jakiekolwiek oznaki pleśni na wspomnianych produktach, to należy pozbyć się całej ich paczki, a nie tylko pojedynczych sztuk. Od razu też dodam, że aby ustrzec się przed tego typu pleśniami, bezpiecznie jest sięgać po wspomniane produkty sprzedawane w zamkniętych opakowaniach, które zwykle dodatkowo są pakowane w atmosferze ochronnej, aniżeli decydować się na zakup tych produktów luzem, tym bardziej na przykład na straganach. Oczywiście jednorazowe spożycie spleśniałego produktu nie spowoduje poważnych problemów zdrowotnych, a zwykle co najwyżej pojawią się dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Jeśli jednak przez dłuższy czas będziemy narażeni na obecność pleśni, w tym przede wszystkim wydzielanych aflatoksyn, wówczas będzie to sprzyjało powstawaniu zmian nowotworowych w obrębie wątroby. Na dzisiejszej liście postanowiłem zamieścić też zatrucie grzybami. O ile na pewno każdy wie, że grzyby trujące mogą wyrządzić wiele złego i należy zbierać tylko te, co do których jesteśmy w 100% przekonani, że są bezpieczne, to należy wiedzieć, że w Polsce każdego roku wciąż odnotowuje się około 1000 przypadków zatruć grzybami. W naszym kraju najgroźniejszym gatunkiem grzyba jest muchomor sromotnikowy, który wytwarza wysoce toksyczny związek o nazwie alfa-amanityna, który wykazuje silne działanie hepatotoksyczne, czyli uszkadzające wątrobę. To właśnie niewydolność wątroby spowodowana alfa-amanityną jest główną przyczyną śmierci u osób, które spożyły tę truciznę. Wobec tych informacji apeluję do Państwa o rozwagę podczas grzybobrania, a jeśli napotykają Państwo trudności w rozpoznaniu zebranych grzybów, to najlepiej je porzucić lub ewentualnie można zaczerpnąć bezpłatnej porady u grzyboznawców, którzy pełnią dyżur w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Dodam też, że lepiej nie zaopatrywać się w grzyby u niesprawdzonych sprzedawców. Przy okazji zapraszam też do obejrzenia programu, w którym opowiadam o oznakach, które mogą wskazywać na to, że z naszą wątrobą dzieje się coś złego. Aby się z nimi zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.